Człowiek Rezi naprawdę istnieje. Kiedyś nawet przyszedł do mojego domu, mówiąc: Wtedy pomyślałem sobie, och, człowiek Rezi, największy zbrodniarz wojenny. Wreszcie pokazał mi się w całej okazałości i korzystając z okazji, wepchnąłem go do piwnicy. To mogło przydarzyć się każdemu z nas, ale skoro człowiek Rezi siedzi w mojej piwnicy już drugi rok, to kto teraz prowadzi jego kanał?